Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Krzewicki, jestem doktorem nauk prawnych, jestem radcą prawnym, jestem pracownikiem też Wyższej Szkoły Bankowej. Mam tę przyjemność poprowadzić z Państwem ostatni wykład z cyklu Praktycznie o prawie. Ten wykład, to szkolenie będzie dotyczyło dochodzenia roszczeń z weksli in blanco, z perspektywy powoda i pozwanego. Podczas tego dowiedzą się Państwo, czym jest weksel in blanco, dowiedzą się Państwo też, jaki jest charakter deklaracji wekslowej. Następnie przejdziemy do omówienia przebiegów samego procesu wekslowego, omówienia sytuacji prawnej powoda i sytuacji prawnej pozwanego. Zaczniemy oczywiście od pojęcia podstawowego, czyli pojęcia weksla. Myślę, że dla części z Państwa termin ten jest oczywiście znany, aczkolwiek myślę, że wielu z nas sobie wyobraża to jako taki archaiczny, nieco może instrument występujący w obrocie gospodarczym, a tak nie do końca jest, bo weksel, zwłaszcza właśnie jako weksel in blanco, o którym będziemy dzisiaj mówić, jak najbardziej funkcjonuje w obrocie gospodarczym, jako, zwłaszcza jako zabezpieczenie wierzytelności. Przechodząc jednak do istoty samego pojęcia weksla, termin weksel pochodzi od słowa niemieckiego. Jest to dokument sporządzony w formie przewidzianej przez prawo, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie sumy pieniężnej w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę lub przez osobę przez niego wskazaną, którego egzekucja jest wyposażona w specjalny rygor. Najistotniejszy element tej definicji to jest oczywiście to bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty. Czyli weksel, mówiąc może nieco prościej, bo ta definicja może wydawać się nieco skomplikowana, weksel to jest po prostu dokument, papier wartościowy o określonej treści, którego najistotniejszym elementem jest właśnie bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty osoby, która jest podpisana na wekslu. Jeżeli chodzi o źródła prawa wekslowego, to warto tutaj jeszcze wspomnieć, że prawo wekslowe jest uregulowane przede wszystkim w ustawie prawo wekslowe. Ustawa jest dosyć już wiekowa, można powiedzieć, ponieważ ten akt prawny pochodzi z 1936 roku, ale w dalszym ciągu ta ustawa obowiązuje i co ciekawe, w dalszym ciągu obowiązuje w zasadzie w niezmienionej formie. Tak naprawdę te nowelizacje nie były jakieś znaczące i tak naprawdę od 1936 roku to prawo wekslowe funkcjonuje nadal w oparciu właśnie o tą ustawę. Jeżeli chodzi o rodzaje weksli, to z punktu widzenia tematu tego szkolenia najistotniejszy jest podział na weksel trasowany i weksel własny. Różnica między wekslem własnym i wekslem trasowanym sprowadza się do tego, kto ma zapłacić tą kwotę na wekslu. W wekslu trasowanym to wystawca weksla poleca innej osobie, żeby ona zapłaciła wierzycielowi wekslowemu. Czyli to nie wystawca weksla jest tym zobowiązanym do zapłaty, tylko jakaś inna osoba. Ma to pewne formy może przekazu, czy polecenia zapłaty, czy przelewu wierzytelności. Najistotniejsze jest właśnie to, że to trasat. Tak? Trasat, który po akceptacji weksla określany jest mianem akceptanta, to on jest zobowiązany do zapłaty. Ale jakby ta kwestia nas nie interesuje, ponieważ weksel in blanco, bo o tym dzisiaj mówimy, to jest najczęściej weksel własny. W wekslu własnym sytuacja jest prosta, tak dużo prostsza niż przy wekslu trasowanym. W wekslu własnym po prostu wystawca weksla, czyli ta osoba, która się podpisała na wekslu, zobowiązuje się do zapłaty kwoty wpisanej na tym wekslu, do zapłaty na rzecz wierzyciela wekslowego. I weksel in blanco to właśnie najczęściej jest weksel własny. Oczywiście nie ma przeszkód, żeby to był również weksel trasowany, ale jakby ten weksel in blanco jako forma zabezpieczenia wierzytelności w obrocie to najczęściej jest właśnie weksel własny. Jeżeli chodzi o elementy weksla własnego, to reguluje to artykuł 101 ustawy prawo wekslowe. I taki weksel własny musi zawierać nazwę weksel w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono, to jest akurat mniej istotne, czyli musi być słowo weksel w treści weksla. Przy czym nie jest tak, że to musi być w formie nagłówka nad dokumentem weksla, chociaż tak z reguły jest, ale jeżeli ktoś zapomni na przykład na tym blankiecie wekslowym wpisać słowo weksel, natomiast ten termin pojawi się już w samej treści oświadczenia wystawcy weksla, to jak najbardziej taki weksel również będzie wekslem ważnym. Drugi element weksla własnego, ten najistotniejszy, to przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, czyli wystawca zobowiązuje się zapłacić określoną kwotę osobie, która ten weksel okaże. Dalej w wekslu musimy oznaczyć również termin płatności, musimy oznaczyć miejsce płatności, musimy oznaczyć nazwisko na rzecz lub na które zlecenie zapłata ma być dokonana, czyli wierzyciela wekslowego, czyli musimy wskazać, komu zostanie zapłacona ta kwota z weksla. I na koniec oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla i podpis wystawcy wekslu. Tak archaicznym trochę słownictwem tutaj prawo wekslowe się posługuje, podpis wystawcy wekslu. Te wszystkie elementy weksla własnego zawiera weksel zupełny, czyli taki weksel, który już ma wszystkie elementy, tak, jest dokumentem, który może występować w obrocie, jest dokumentem, który może stanowić podstawę chociażby wydania wyroku, o czym dzisiaj też będziemy mówić. Natomiast jeżeli weksel nie ma któregoś z tych elementów, to właśnie jest wekslem in blanco. Inaczej mówimy, że jest to weksel niezupełny, czy możemy też powiedzieć, że jest to weksel gwarancyjny z uwagi właśnie na funkcję, jaką pełnią weksle in blanco. Czyli weksel zupełny to jest dokument, który posiada wszystkie elementy z artykułu 101 prawa wekslowego, natomiast weksel niezupełny to jest właśnie weksel in blanco, to jest dokument, który nie zawiera wszystkich elementów i jeszcze nie jest tak naprawdę wekslem. Sam weksel in blanco musi zawierać co najmniej podpis wystawcy, tak jak tutaj Państwu wskazałem, bądź akceptanta, ewentualnie awalisty. Możemy jakby to zostawić, akceptant to przy wekslu trasowanym, awalista to jest poręczyciel wekslowy. Natomiast przy wekslu własnym najistotniejsze jest to, że weksel własny in blanco musi zawierać podpis wystawcy weksla złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. I temu wekslowi świadomie brak niektórych ustawowych elementów weksla określonych właśnie w artykule 1 lub 101 prawa wekslowego i co do którego istnieje porozumienie między wystawcą a remitentem, czyli osobą, której wystawca wręczył weksel, dotyczące warunków późniejszego uzupełnienia brakujących elementów, który po uzupełnieniu staje się wekslem zupełnym. Upraszczając nieco, weksel in blanco najczęściej to jest dokument, który zawiera jedynie podpis wystawcy weksla, musi zawierać też oczywiście słowo weksel, no bo wtedy nie wiadomo byłoby tak naprawdę, co ten wystawca podpisał, czyli mamy słowo weksel, mamy podpis wystawcy weksla i mamy niekiedy jakieś pozostałe elementy, które najczęściej wiążą się z tym, że ktoś stosuje gotowy blankiet druku wekslowego i tam już pewne kwestie są wpisane, ale na pewno nie jest wpisana ani kwota zapłaty, ani nie jest wpisany termin zapłaty. Czyli tych dwóch najistotniejszych elementów weksla zupełnego brakuje właśnie w wekslu in blanco. I teraz po co ten weksel in blanco, jakby skąd taka jego popularność? Weksel in blanco stał się popularny właśnie na skutek rozwoju życia gospodarczego i na skutek poszukiwania jakiegoś skutecznego zabezpieczenia wierzytelności. Czyli weksel in blanco to nie jest taki dokument jak ten typowy weksel, który może funkcjonować w obrocie samodzielnie. Weksel in blanco to jest dokument, który zawsze jest związany z jakimś innym stosunkiem prawnym. Najczęściej są to stosunki prawne o charakterze kredytowym. Przykładowo zaciągamy umowę kredytu, pożyczki, leasingu i osoba, która jest kredytobiorcą, pożyczkobiorcą czy leasingobiorcą, wraz z zawarciem takiej umowy wystawia właśnie weksel in blanco i przekazuje ten weksel swojemu wierzycielowi, czyli kredytodawcy, pożyczkodawcy, leasingodawcy, który będzie miał prawo do wypełnienia tego weksla w sytuacji, gdy ta umowa kredytu, pożyczki, leasingu nie zostanie wykonana. Czyli taki pożyczkobiorca przykładowo nie spłaci pożyczki, wtedy ten wierzyciel wekslowy może skorzystać z zabezpieczenia właśnie w formie weksla in blanco, wypełnić ten weksel i w oparciu o ten weksel dochodzić następnie roszczeń w procesie tak zwanym wekslowym. Tutaj mają Państwo przykład weksla in blanco, tak naprawdę nie ma żadnego jakiegoś takiego oficjalnego blankietu, powiedzmy, wekslowego, tak? Weksel może zostać napisany na zwykłej kartce papieru, długopisem w całości odręcznie, tak? Możemy napisać słowo weksel, tylko się podpisać i już będzie to wystarczające do tego, żeby zostało skutecznie ustanowione zabezpieczenie w formie weksla in blanco. Czyli tutaj jest jakiś przykład takiego blankietu wekslowego, ale w żadnym razie nie stanowi to jakiś oficjalny, tak, oficjalny wzór weksla, bo takiego prawo wekslowe nie przewiduje. I mamy tu oczywiście słowo weksel, mamy tutaj pewne elementy tego blankietu wekslowego, czyli miejsce na wpisanie dnia zapłaty, kwoty, miejsca płatności i na podpis wystawcy weksla. I w takim wekslu in blanco, oczywiście w tym miejscu, gdzie jest podpis wystawcy weksla, no to będzie podpis tego przyszłego dłużnika wekslowego i na tym jakby kończy się sposób udzielenia tego zabezpieczenia, tak? Tylko dłużnik wekslowy składa podpis właśnie na tym wekslu in blanco. Co ważne, z momentem wystawienia weksla in blanco powstaje stosunek wekslowy, czyli powstaje zobowiązanie wekslowe. Czyli to jest zobowiązanie, które wynika z samego faktu tego, że dłużnik podpisał ten weksel in blanco. I osoba, która jest wystawcą weksla, jest dłużnikiem, a osoba, której ten weksel wręczono, jest remitentem czy wierzycielem wekslowym. Ale weksel in blanco, z uwagi na to, że stanowi zabezpieczenie jakiegoś innego stosunku, czy ten stosunek wekslowy właśnie wynikający z weksla in blanco, nie funkcjonuje nigdy samodzielnie. To znaczy on jest związany z jakimś innym stosunkiem i ten inny stosunek określa się mianem stosunku podstawowego. Czyli stosunek podstawowy to jest stosunek cywilnoprawny, który łączy wierzyciela z dłużnikiem, z którego wierzytelność jest zabezpieczona wekslem. Na przykład właśnie umowa kredytu, sprzedaży, czy tak jak powiedziałem, umowa pożyczki, czy umowa leasingu. Czyli reasumując, tak naprawdę dłużnik, który podpisał weksel in blanco, jest dłużnikiem z dwojakiego rodzaju stosunków. To znaczy ze stosunku podstawowego, bo zaciągnął kredyt, wziął pożyczkę, wziął samochód w leasing, a jednocześnie jest dłużnikiem ze stosunku wekslowego. To znaczy jest zobowiązany do zapłaty kwoty, która w przyszłości zostanie wpisana na ten weksel. I te dwa stosunki są ze sobą ściśle powiązane. To znaczy nie jest oczywiście tak, że bank czy pożyczkodawca będzie mógł żądać zapłaty i ze stosunku podstawowego, i ze stosunku wekslowego. On oczywiście ma tylko jedno roszczenie, przy czym ze względu na sposób zabezpieczenia tego roszczenia następuje właśnie takie rozdzielenie tych dwóch stosunków prawnych. Ale roszczenie jest jedno, wierzytelność jest jedna, także w razie spłaty kwoty z weksla oczywiście wygasa też ten stosunek podstawowy i na odwrót w razie spłaty kredytu oczywiście wygasa też ten stosunek o charakterze wekslowym. Z wekslem in blanco związana jest ściśle deklaracja wekslowa. Najpierw jednak należy powiedzieć o jakby szerszym pojęciu, czyli porozumieniu do weksla in blanco. Bo nigdy nie jest tak, że my podpisujemy weksel in blanco i wierzyciel wekslowy tak naprawdę może zrobić sobie z tym wekslem co chce, to znaczy może wpisać jakąkolwiek kwotę. Zawsze z tym wręczeniem weksla in blanco wiąże się porozumienie stron co do tego, na jaką kwotę ten weksel może zostać uzupełniony. I koniecznym elementem takiego weksla in blanco jest właśnie to porozumienie, czyli porozumienie między dłużnikiem i wierzycielem wekslowym co do tego, na jaką kwotę weksel może zostać wypełniony. I przyjmuje się w orzecznictwie, że istnieje domniemanie, że takie porozumienie zostało zawarte pomiędzy dłużnikiem i pomiędzy wierzycielem wekslowym. Nawet Sąd Najwyższy jakby idzie jeszcze dalej, wskazuje, że jeżeli dłużnik wekslowy wydał weksel bez żadnych wskazówek co do jego wypełnienia, to domniemywa się, że zaufał uczciwości wierzyciela i bez zastrzeżeń zgadza się właśnie na wypełnienie tego weksla. Ale jakieś porozumienie zawsze musi między tymi stronami istnieć. Bez tego nie ma skutecznie ustanowionego zabezpieczenia w formie weksla in blanco. Porozumienie wekslowe może zostać zawarte w dowolnej formie. Może to być forma pisemna, ustna, może być też jak najbardziej forma dorozumiana. Z reguły jednak najczęściej porozumienie wekslowe zawierane jest w formie pisemnej. W formie pisemnej przybiera wówczas postać właśnie deklaracji wekslowej. Czyli deklaracja wekslowa to nic innego jak porozumienie wekslowe, które zostało zawarte w formie pisemnej. Najczęściej ta deklaracja wekslowa jest jednostronnym oświadczeniem woli dłużnika wekslowego. To znaczy, jeżeli dostajemy do podpisu umowę kredytu na przykład i z nią dostajemy do podpisu weksel i deklarację wekslową, to proszę zauważyć, że na umowie kredytu oczywiście podpisują się obie strony, to znaczy i bank jakby i kredytobiorca, natomiast na wekslu podpisuje się tylko kredytobiorca i podobnie na deklaracji wekslowej podpisuje się również z reguły tylko kredytobiorca, czyli jest to skonstruowane jako jednostronne oświadczenie woli dłużnika wekslowego, ale pomimo tego, że jest to tylko jednostronne oświadczenie woli, to znaczy, że tylko jedna strona podpisuje ten dokument, to nadal jest to umowa, nadal jest to porozumienie wekslowe. Po prostu druga strona składa to swoje oświadczenie w formie dorozumianej przez samo to, że jej wręczono tą deklarację wekslową, ta deklaracja wekslowa została przyjęta. Już w ten sposób dochodzi do zawarcia tego porozumienia wekslowego pomiędzy wystawcą weksla i pomiędzy wierzycielem wekslowym. Skoro deklaracja wekslowa jest umową, to mają zastosowanie do tej deklaracji wekslowej wszystkie przepisy dotyczące umów z kodeksu cywilnego, chociażby także przepisy dotyczące wykładni oświadczeń woli, tak jak tutaj macie Państwo wskazane, artykuł 65 kodeksu cywilnego. Czyli gdyby coś było niejasnego w tej deklaracji, to sięgamy do reguł wykładni z kodeksu cywilnego i na tej podstawie możemy ustalić, jaka była wola obu stron co do treści tego porozumienia wekslowego. Co w sytuacji, gdyby nie było deklaracji wekslowej? Deklaracja nie jest warunkiem ważności weksla in blanco, to znaczy może być tak, że ktoś podpisze na przykład weksel, ale nie wiem, zapomni podpisać deklaracji wekslowej. Nie oznacza to, że sam weksel in blanco jest nieważny i nie może być skutecznym zabezpieczeniem. Wtedy przyjmuje się, że w formie dorozumianej strony zawarły takie porozumienie, poprzez właśnie wręczenie tego weksla in blanco, czyli brak tej deklaracji wekslowej nie ma wpływu na odpowiedzialność wekslową. Natomiast treść tej deklaracji wekslowej ułatwia sytuację dowodową wystawcy weksla, czyli tak naprawdę deklaracja wekslowa to jest dokument, który jest podpisywany w interesie dłużnika wekslowego, w interesie tego, kto udziela tego zabezpieczenia w formie weksla. Jest to związane z tym, że taki dłużnik wekslowy później w ewentualnym procesie będzie musiał podnieść zarzut, czy będzie mógł podnieść zarzut wypełnienia weksla właśnie niezgodnie z porozumieniem, niezgodnie z deklaracją wekslową. I wtedy musi właśnie pokazać. Taka była deklaracja wekslowa, wierzyciel do tej deklaracji wekslowej się nie zastosował, bo na przykład wypełnił weksel na zbyt wysoką kwotę i wtedy będzie to podstawa do tego, żeby powództwo przeciwko takiemu dłużnikowi zostało przynajmniej w części oddalone. Sama deklaracja wekslowa może zawierać takie elementy jak oznaczenie stron, czyli kto ten weksel wręcza, wskazanie wierzytelności, czyli na zabezpieczenie jakiej umowy, na przykład umowy pożyczki, wskazanie, kiedy weksel może zostać uzupełniony, czyli w przypadku niedotrzymania umownego terminu spłaty zobowiązań, tak jak tutaj w tym przykładzie, i wskazanie terminu uzupełnienia weksla, czyli ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie w przypadku, gdy na przykład umowa została wypowiedziana, a kwota wierzytelności nie została spłacona. I wskazanie kwoty, na jaką weksel może zostać uzupełniony i terminu płatności. Co do kwoty, to w deklaracji wekslowej nie musi być wskazana maksymalna kwota zobowiązania. Bardzo często dłużnicy wekslowi podnoszą taki zarzut, że deklaracja wekslowa jest nieważna, no bo nie ma maksymalnej kwoty określonej w tej deklaracji wekslowej. Ale nie ma takiego wymogu nigdzie, tak naprawdę nie ma żadnych wymogów co do deklaracji wekslowej. Więc jak najbardziej poprawne jest wskazanie w deklaracji wekslowej, że weksel może zostać wypełniony na kwotę, która wynika z niespłaconego na przykład kredytu, czy na kwotę roszczeń, która wynika z umowy pożyczki czy z umowy leasingu. Przechodząc do procesu wekslowego, najpierw chciałbym krótko przedstawić etap przedprocesowy, to znaczy co się dzieje, zanim dojdzie do tego, że w sądzie zostanie złożony pozew z weksla. I ten etap przedprocesowy, oczywiście tutaj macie Państwo na takiej osi czasu wskazany, on musi się zaczynać od zawarcia umowy i od wystawienia weksla, tak? No to wiadomo, to jest jakby od tego w ogóle trzeba zacząć, czy musi być zawarta jakaś umowa kredytu na przykład i do niej jest wystawiany weksel jako zabezpieczenie. Kolejnym elementem, czy kolejnym zdarzeniem musi być wymagalność wierzytelności ze stosunku podstawowego i brak jej zaspokojenia. Przykładowo bierzemy kredyt, nie spłacamy rat z tego kredytu, bank wypowiada nam ten kredyt i stawia kredyt w stan wymagalności, czyli wzywa nas do zapłaty wszystkich pozostałych rat kredytowych, odsetek i jakichś tam innych kosztów. Wzywa nas do zapłaty, a nie spełnia tego świadczenia. Kolejnym krokiem jest możliwość skorzystania właśnie z zabezpieczenia w formie. Kolejnym krokiem powinno być wypełnienie weksla. Czyli bank czy wierzyciel wekslowy ustala, jaka jest kwota tego zobowiązania i wpisuje tą kwotę na wekslu. Czyli jakiś pracownik po prostu banku upoważniony, tak, wpisuje po prostu odręcznie najczęściej, tak, na wekslu termin płatności, kwotę do zapłaty i na czyją rzecz ta zapłata ma nastąpić. I w ten sposób uzupełnia ten czysty jakby blankiet wekslowy, który wcześniej zawierał tylko podpis wystawcy weksla. I w ten sposób weksel niezupełny staje się wekslem zupełnym. Kolejnym krokiem musi być wezwanie do wykupienia weksla, czyli wierzyciel wzywa dłużnika, informując go o wypełnieniu weksla, wzywa jednocześnie do zapłaty kwoty wskazanej na wekslu w określonym terminie. I po bezskutecznym upływie tego terminu następuje najczęściej właśnie złożenie pozwu w sądzie. Samo wezwanie do wykupienia weksla nie jest przesłanką ważności zobowiązania wekslowego. To znaczy może się tak zdarzyć, że dłużnik wekslowy dostanie po prostu pozew, tak, a nie dostanie w ogóle wezwania do wykupienia weksla. I nie oznacza to wcale, że takie powództwo będzie w całości oddalone z tego względu, że nie został wezwany do zapłaty. Brak wezwania do wykupienia weksla nie jest przesłanką ważności zobowiązania wekslowego. To działa na tej samej zasadzie jak brak wezwania przed każdym innym pozwem, który został skierowany do sądu. To znaczy, jeżeli strona na przykład uzna przy pierwszej czynności roszczenie, no to jest podstawa do tego, żeby zażądała kosztów procesu chociażby. Prawo wekslowe przewiduje jedynie dodatkowe takie uprawnienie, że zobowiązany wekslowo może złożyć sumę wekslową do depozytu sądowego na koszt i niebezpieczeństwo posiadacza weksla. Raczej sytuacja zdarza się rzadko, tak? Czyli musielibyśmy wiedzieć, że weksel jest wypełniony na określoną kwotę, nikt nas nie wzywa o zapłatę i składamy to do depozytu sądowego. Raczej się to nie zdarzy. I trzeci skutek to jeszcze oczywiście odsetki, które obciążają od dnia wezwania do zapłaty. Jeżeli wierzyciel wekslowy nie wezwał do zapłaty, no to jako to wezwanie traktowany jest pozew i wtedy oczywiście odsetki liczone są od daty wytoczenia powództwa. Jeżeli chodzi o wezwanie do wykupienia weksla, to musimy jednak pamiętać o wymogach formalnych pozwu, które wynikają z przepisów KPC. Pierwszy taki wymóg formalny to jest wymóg z artykułu 187 paragraf 1 punkt 3, czyli pozew powinien zawierać informacje, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeżeli takich prób nie podjęto, to wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. To właśnie wezwanie do wykupienia weksla może zostać uznane za próbę tego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Czyli często instytucje finansowe w wezwaniach do wykupienia weksla nawet wpisują takie zdanie, że proszę potraktować niniejsze wezwanie jako próbę pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. To właśnie ze względu na ten wymóg formalny pozwu. Inną kwestią jest oczywiście to, że ten wymóg dotyczy tylko konieczności poinformowania, czy strony podjęły mediację, a nie ma jakby obowiązku podjęcia wcale mediacji czy innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, więc równie dobrze strona może napisać, że nie podjęła, bo uznaje to za bezprzedmiotowe i również ten wymóg formalny zostaje spełniony. Dodatkowo w postępowaniu gospodarczym jest jeszcze wymóg dotyczący obciążenia kosztami, znaczy skutek w postaci możliwości obciążenia kosztami. postępowaniu w sprawach gospodarczych, jeżeli przed wytoczeniem powództwa, i chodzi o powództwo jakby każde o zapłatę, to nie jest związane tylko z dochodzeniem roszczeń z weksli. Jeżeli wierzyciel wekslowy nie wezwał do zapłaty, no to sąd może obciążyć kosztami procesu niezależnie od późniejszego wyniku sprawy. Ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o wezwanie do wykupienia weksla, to jeszcze taki termin jak przedstawienie weksla do zapłaty. Bo tak naprawdę prawo wekslowe nigdzie nie mówi o wezwaniu do wykupienia weksla, tylko prawo wekslowe mówi o tym, że trzeba przedstawić weksel do zapłaty. Przedstawienie weksla do zapłaty oznacza, że dłużnik może przyjść do siedziby wierzyciela, może zobaczyć oryginał weksla, może sprawdzić, czy on został poprawnie wypełniony i dopiero wtedy jakby jest zobowiązany do zapłaty. W praktyce raczej się tego nie robi, to znaczy poprzestaje się na tym wezwaniu do wykupienia weksla, ale ważne jest odpowiednie sformułowanie też tego wezwania, to znaczy wskazanie w tym wezwaniu, że weksel jakby jest do wglądu właśnie w siedzibie wierzyciela wekslowego. To robi się po to, żeby spełnić ten wymóg z artykułu 38 prawa wekslowego, czyli przedstawić weksel do zapłaty przed wytoczeniem powództwa. Przechodząc do istoty już procesu wekslowego, to najistotniejsza uwaga jest taka, czy uwaga wprowadzająca jest taka, że postępowanie wekslowe czy proces wekslowy może się toczyć w ramach postępowania zwykłego i w ramach postępowania nakazowego. Postępowanie nakazowe jest dużo bardziej korzystniejsze dla powoda, w związku z czym, jeżeli powód, który jest wierzycielem wekslowym, ma do wyboru postępowanie zwykłe czy postępowanie nakazowe, to zawsze wybierze postępowanie nakazowe, ponieważ jest to dla niego rozwiązanie dużo korzystniejsze, a dużo jakby w gorszej sytuacji jest wtedy pozwany. Nie ma jednak przeszkód, żeby takie postępowanie z weksla toczyło się w postępowaniu również zwykłym. Stąd jakby wskazałem tutaj, że do wyboru tak naprawdę są dwie drogi, ale najczęstszym postępowaniem tak jest oczywiście to postępowanie nakazowe i na tym postępowaniu nakazowym się tutaj zwłaszcza skupię. Jeżeli chodzi o sam weksel jako podstawę wydania nakazu zapłaty, to zacząć należy od tego, że nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydaje się na wniosek powoda zgłoszony w pozwie, czyli musi być wniosek powoda o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeżeli takiego wniosku nie ma, to sąd rozpoznaje taką sprawę w postępowaniu upominawczym bądź w postępowaniu zwykłym, w każdym razie nie w postępowaniu nakazowym. Podstawą do wydania nakazu zapłaty z weksla jest artykuł 485 paragraf 2 KPC. Sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. To oznacza, że na etapie wydania nakazu zapłaty sąd w bardzo ograniczony sposób bada zasadność pozwu, można tak powiedzieć. Tak? Sąd bada tylko prawdziwość i treść weksla i bada tylko, czy to nie nasuwa jakichś wątpliwości. To znaczy, jeżeli weksel pod względem formalnym jest w porządku, to sąd nie wnika tak naprawdę, nie analizuje tego, czy kwota wpisana na wekslu jest prawidłowa. Nie robi tego na etapie wydania nakazu zapłaty. Stąd to postępowanie jest szybkie, tak, można powiedzieć, że jest szybsze tak, niż takie postępowanie w trybie zwykłym na pewno. Weksel musi zostać załączony w oryginale do pozwu. I ten weksel załączony w oryginale jest następnie przechowywany w miejscu wskazanym przez prezesa sądu, to wynika z regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Natomiast do akt sprawy dołączana jest tylko kopia tego weksla, czyli kopia dokumentu z adnotacją o miejscu przechowywania. Natomiast do odpisu pozwu oczywiście załączana jest tylko kserokopia weksla, bo weksel jakby jest jeden w oryginale, on znajduje się w budynku sądowym. Często pozwani jakby podnoszą taki zarzut, że jak sąd mógł wydać nakaz zapłaty na podstawie kserokopii weksla, no właśnie jakby nie zwracając, czy nie mając wiedzy, że weksel w oryginale jest, i on musi znajdować się po prostu w budynku sądowym. Do odpisów pozwu załączamy jedynie weksel w formie kserokopii. Samo postępowanie nakazowe przebiega w ten sposób, że składany jest pozew o zapłatę w oparciu o weksel, tak, wydawany jest nakaz zapłaty, następnie ten nakaz zapłaty doręczany jest wraz z pozwem pozwanemu. Pozwany może wnieść zarzuty od tego nakazu zapłaty i później po tych zarzutach sąd wydaje wyrok, w którym ten nakaz zapłaty utrzymuje w mocy bądź uchyla ten nakaz zapłaty i powództwo oddala. Teraz, jeżeli chodzi o sytuację pozwanego, sytuację powoda, przepraszam, to po części jakby to już zostało przeze mnie nakreślone przy tej ogólnej charakterystyce procesu wekslowego. Jeżeli chodzi o sytuację powoda, to to, o czym już powiedziałem, treść pozwu jest bardzo ograniczona, to znaczy wystarczy, że powód powoła się na wystawiony przez pozwanego weksel i załączy weksel w oryginale do pozwu. Taki pozew z weksla jest bardzo krótki. Tak naprawdę wystarczy wskazać, że pozwany wystawił weksel, weksel został wypełniony na taką i taką kwotę i załączamy ten weksel do pozwu. I tyle. Niczego więcej nie trzeba w takim pozwie wskazywać. Powód nie musi, co istotne, udowadniać roszczenia objętego wekslem, czyli powód nie musi wykazywać zasadności tego, na jaką kwotę weksel został wypełniony. Powód dowodzi swoje roszczenie samym wekslem, wystarczy tego weksla w oryginale do pozwu i już, tak, i sąd wyda nakaz zapłaty, czyli sam weksel jest właśnie podstawą do wydania nakazu zapłaty. Nie trzeba natomiast przedstawiać żadnych dokumentów dotyczących stosunku podstawowego, czyli nawet tej umowy kredytowej, tak, tego wypowiedzenia, jakiegoś sposobu rozliczenia umowy. Tego w pozwie z weksla być nie musi, wystarczy sam weksel. Dodatkową korzyścią dla powoda jest niższa opłata od pozwu, w postępowaniu nakazowym jest to 1/4 opłaty. Kolejną zaletą postępowania nakazowego z punktu widzenia powoda zaletą jest to, że nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu zaspokojenia roszczenia. To oznacza, że inaczej niż w postępowaniu zwykłym nie musimy czekać na wyrok, na uprawomocnienie się, na klauzulę itd. Mamy nakaz zapłaty i ten nakaz zapłaty staje się natychmiast wykonalny. Czyli sąd doręcza nakaz zapłaty powodowi. Powód po uzyskaniu klauzuli wykonalności właśnie z tytułu tej natychmiastowej wykonalności nakazu może już prowadzić egzekucję z tego nakazu, egzekucję komorniczą, a niezależnie od tego równolegle toczy się najczęściej spór dopiero dotyczący zasadności tego nakazu zapłaty i dotyczący zasadności tego roszczenia. Czyli może być tak, że powód w całości wyegzekwował już to roszczenie na podstawie natychmiast wykonalnego nakazu zapłaty. Już dłużnik nie ma tych pieniędzy, tak? Już ma je wierzyciel, a dopiero w sądzie toczy się spór co do tego, czy zasadna była ta kwota. Jeżeli się okaże, że kwota była niezasadna, no to oczywiście jest jakby obowiązek zwrotu, tak? Czyli wtedy wierzyciel dłużnikowi przysługuje roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Natomiast w przypadku uwzględnienia powództwa czy utrzymania w mocy nakazu zapłaty, no to jakby już nie ma potrzeby jego egzekwowania, co najwyżej co do kosztów, bo kwota została już wyegzekwowana. Pewne różnice dotyczą pozwu z weksla przeciwko konsumentowi. To jest efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że nasze przepisy postępowania nakazowego są niekorzystne z punktu widzenia konsumenta w przypadku, gdy roszczenie jest dochodzone z weksla. No bo konsument dostawał pozew, dostawał weksel i tak naprawdę nic nie wiedział. Nie wiedział w ogóle dlaczego tak, z czego to wynika. Niczego nie musiało być w pozwie, tak naprawdę, tak jak powiedziałem, wystarczył sam weksel. Natomiast dokonano zmiany przepisów właśnie wskutek tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości i wymóg obecnie jest taki, że pozew z weksla przeciwko konsumentowi wymaga tego, żeby dołączyć weksel oczywiście, ale także deklarację wekslową i także umowę, czyli tą umowę kredytu, pożyczki, leasingu i tak dalej. Czyli ten stosunek podstawowy również musi zostać wykazany tak na etapie wnoszenia pozwu, czyli wierzyciel musi również wskazać, z czego wynika ta kwota, z jakiej umowy i musi tą umowę przedstawić. Tutaj macie Państwo odwołanie właśnie do tego wyroku, takie krótkie streszczenie tego wyroku. Chodziło o to właśnie, że nie było wystarczającej gwarancji ochrony konsumenta w dotychczasowym postępowaniu właśnie z uwagi na ten przebieg tego postępowania, tego procesu wekslowego. Jeżeli chodzi teraz o sytuację pozwanego, to pozwany od nakazu zapłaty może wnieść zarzuty. W tych zarzutach musi wymienić fakty, z których wywodzi żądanie i dowody na wykazanie każdego z nich. Od zarzutów od nakazu zapłaty pobiera się 3/4 opłaty od pozwu, czyli już widać tutaj tą nierównowagę fiskalną. Powód wnosi tylko 1/4 opłaty od pozwu. Pozwany 3/4 opłaty od pozwu, czyli większość opłaty musi zapłacić pozwany tak naprawdę, wnosząc zarzuty od nakazu zapłaty. I tutaj również na fali tych zmian po tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ograniczono wysokość tej opłaty w stosunku do konsumentów i konsument ma maksymalnie 750 zł. To jest maksymalna kwota zarzutów od nakazu zapłaty. Czyli po otrzymaniu pozwu i nakazu zapłaty pozwany wnosi zarzuty. Termin wynosi obecnie miesiąc, on też został wydłużony, wcześniej było 2 tygodnie. Ma czas na wniesienie tych zarzutów i w tych zarzutach musi podnieść, dlaczego kwestionuje to roszczenie, czyli musi podnieść zarzuty w stosunku do tej dochodzonej należności. W zarzutach od nakazu zapłaty musi wymienić fakty, z których wywodzi swoje żądanie i dowody, czyli musi udowodnić oczywiście swoje twierdzenia. Jeżeli mamy do czynienia z postępowaniem gospodarczym, to dodatkowo musi też powołać wszystkie twierdzenia i dowody właśnie w zarzutach od nakazu zapłaty. W postępowaniu gospodarczym mamy prekluzję dowodową, czyli tutaj jakby ten obowiązek jest jeszcze ostrzejszy niż w przypadku postępowań o charakterze niegospodarczym. I kolejna kwestia, która powinna się pojawić w takich zarzutach od nakazu zapłaty, to jest wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty, tak jak powiedziałem, jest natychmiast wykonalny, więc jeżeli pozwany nie chce tej egzekucji, tak chce uniknąć tej sytuacji, że roszczenie zostanie wyegzekwowane, zanim w ogóle sprawa się skończy, to musi złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty. Ten wniosek musi uzasadnić. Jeżeli wniosek nie ma uzasadnienia, to sąd z reguły oddala taki wniosek, czyli musi wykazać, dlaczego ta egzekucja w trakcie tego procesu byłaby dla niego jakaś krzywdząca, tak dlaczego by prowadziła do powstania jakiejś szkody, na przykład prowadzić działalność gospodarczą, jakby ściągnięcie tej kwoty zablokuje tą działalność, tak uniemożliwi jej prowadzenie, bądź też zarzuty są na tyle oczywiste, że oczywistym jest, że ten nakaz zapłaty zostanie uchylony. Musi być uzasadnienie tego wniosku o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty. I teraz najistotniejsza kwestia, jeżeli chodzi o proces wekslowy, to ciężar dowodu, tak? Ciężar dowodu w procesie wekslowym spoczywa przede wszystkim na pozwanym. To dłużnik wekslowy musi udowodnić, że weksel wypełniono niezgodnie z porozumieniem. Powód, tak jak powiedziałem, nie musi niczego udowadniać. Daje tylko pozew, w pozwie daje tylko weksel, udowadnia swoje roszczenie samym wekslem. Tutaj to dłużnik musi się bardziej wysilić niż powód, czyli inaczej, jak widzimy na rozkładzie w postępowaniu złym, tutaj to dłużnik musi powiedzieć, dlaczego ta kwota jest należna, musi zakwestionować poszczególne kwoty, musi dowody na poparcie swoich twierdzeń. Jeżeli dłużnik nie wykaże, że weksel został wypełniony niezgodnie z porozumieniem, czyli na niewłaściwą kwotę, bądź w ogóle nie było podstaw do tego, żeby uzupełniać weksel, bo na przykład umowa nie została skutecznie wypowiedziana, jeżeli dłużnik tego nie wykaże, to przegra, tak? Czyli sąd wyrokiem wtedy utrzyma ten zapłatę w mocy. Tylko teraz tak, pojawia się problem często taki. Dłużnik dostaje pozew z weksla, mamy kwotę, dajmy na to, nie wiem, 100 000, tak, dłużnik płaci te 100 000. No i teraz skąd dłużnik ma wiedzieć, co składa się na tą kwotę 100 000? To znaczy dłużnik skąd ma wiedzieć, co zakwestionować? Tak naprawdę jego sytuacja może być, znaczy jest trudna, tak? Często podniesienie takich zarzutów jest wręcz niemożliwe, no bo nie wiadomo, jak umowa została rozliczona. I tutaj jakby orzecznictwo trochę stanęło, można powiedzieć, po stronie tych dłużników wekslowych, ponieważ obciążono wierzyciela wekslowego obowiązkiem wyjaśnienia, co składa się na sumę wekslową. I tutaj często sądy nawet zobowiązują, tak doręczając zarzuty od nakazu zapłaty, że niezależnie od tego, że należy odnieść się oczywiście do tych zarzutów, to wierzyciel jest zobowiązany też do przedstawienia sposobu wyliczenia sumy wekslowej. To nie przerzuca ciężaru dowodu na wierzyciela, to dalej dłużnik musi wykazać, że ta kwota jest nieprawidłowa, ale to ma umożliwić umożliwić temu dłużnikowi wekslowemu właśnie zakwestionowanie tej sumy wekslowej, żeby on wiedział, w jaki sposób obliczono tą kwotę, wtedy może poszczególne pozycje z tego rozliczenia zakwestionować. Dłużnik może podnieść wszelkiego rodzaju zarzuty. Zarzuty wekslowe, zarzuty ze stosunku podstawowego i zarzut przedawnienia. Tak naprawdę ten zarzut przedawnienia to jest bądź to zarzut wekslowy, bądź to zarzut ze stosunku podstawowego, jakby, ale jest na tyle istotny, że pozwoliłem go sobie tutaj wyróżnić odrębnie. Jeżeli chodzi o same zarzuty wekslowe, to zarzuty wekslowe to są zarzuty dotyczące ważności samego weksla. Czyli brak elementów obligatoryjnych. Na przykład ktoś zapomniał wpisać, nie wiem, kwoty na przykład, tak? Czy ktoś zapomniał wpisać waluty, ktoś zapomniał wpisać miejsca płatności, daty płatności i tak dalej. Czyli można podnieść zarzuty co do samego sposobu wypełnienia weksla poszczególnymi elementami. To też nie jest zawsze tak, że brak jakiegoś elementu skutkuje nieważnością weksla. Także tu prawo wekslowe reguluje szczegółowo, jaki jest skutek braku poszczególnych elementów. Może być podniesiony na przykład też zarzut wadliwości podpisu pod wekslem, czyli że został na przykład źle złożony w imieniu spółki, bo to jest też kwestia, żeby właśnie spółka jakby prawidłowo podpisała weksel, żeby było wskazanie, w jakiej roli występuje ta osoba i tak dalej. Może być podniesiony brak zdolności wekslowej, może być podniesiony też zarzut sfałszowania weksla i takie zarzuty też jak najbardziej się zdarzają, czyli po prostu osoba podpisana na wekslu podpisu nie złożyła. Wtedy z reguły dopuszczany jest dowód, tak, z opinii biegłego i ten biegły weryfikuje, czy ten podpis rzeczywiście należy do dłużnika wekslowego. Dalej zarzuty ze stosunku podstawowego, czyli raz dłużnik kwestionuje weksel, a dwa może zakwestionować stosunek podstawowy, czyli ten stosunek, który zabezpieczał ten weksel. I tu zarzuty mogą być bardzo różne, więc nawet było trudno byłoby przedstawić jakiś katalog, tak? Czyli mogą być zarzuty dotyczące samej umowy, że jest nieważna, dotyczące wypowiedzenia tej umowy, że jest nieskuteczne, wadliwie zostało wysłane na przykład, bądź też zarzuty dotyczące sposobu rozliczenia tej umowy. I jeżeli dłużnik podniesie zarzuty ze stosunku podstawowego, to wtedy mówimy, że przenosi się spór z płaszczyzny stosunku wekslowego na płaszczyznę stosunku prawa cywilnego. Czyli wtedy sąd bada, tak? Bada właśnie te okoliczności dotyczące samej umowy, bada te okoliczności dotyczące sposobu rozliczenia, tak jakby to nie był proces wekslowy. Z tą jednak różnicą, że ciężar dowodu spoczywa właśnie na pozwanym, czyli to nadal nie powód musi wykazać zasadność roszczenia ze stosunku podstawowego, tylko pozwany musi wykazać niezasadność tej kwoty wekslowej. I ostatni jakby wyróżniony przeze mnie zarzut to jest zarzut przedawnienia. I tutaj o przedawnieniu możemy mówić w dwóch aspektach, to znaczy przedawnienie roszczenia ze stosunku wekslowego i tu mamy termin z prawa wekslowego 3 lata od dnia płatności weksla. A druga kwestia to jest przedawnienie roszczenia ze stosunku podstawowego. To są dwa odrębne terminy przedawnienia. W deklaracjach wekslowych z reguły wpisuje się, że weksel może zostać wypełniony w każdym czasie. I tutaj Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że takie sformułowanie, że w każdym czasie oznacza, że może zostać wypełniony do czasu upływu terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego. Czyli przykładowo wypowiadamy tą umowę kredytu, bank wypowiada umowę kredytu, ma roszczenie o zapłatę rat, to roszczenie powiedzmy przedawnia się po upływie, nie wiem, 3 lat, bo to jakieś stosunki gospodarcze, na przykład 3 lata. I mamy, wierzyciel wekslowy ma 3 lata na wypełnienie weksla. Może to zrobić tuż przed upływem tego okresu. Powstaje zobowiązanie wekslowe i ono się znowu przedawnia po upływie 3 lat. Czyli tak naprawdę zabezpieczenie w formie weksla skutkuje wydłużeniem tego okresu przedawnienia, ponieważ w oparciu o ten weksel tak naprawdę przez 6 lat od wypowiedzenia tej umowy będzie mogło być dochodzone roszczenie, pomimo że przedawnia się po upływie 3 lat. Ważne jest, żeby weksel został wypełniony przed upływem terminu przedawnienia tego roszczenia ze stosunku podstawowego. Czyli podsumowując, już przechodzę do końca, w czasie się mniej więcej zmieściliśmy na szczęście. Jeżeli chodzi o sytuację powoda, to przede wszystkim korzyścią jest oczywiście możliwość dochodzenia roszczenia w postępowaniu nakazowym, co powoduje, że pozew jest prosty, tak, dołączamy tylko weksel i tyle. Mamy niższą opłatę od pozwu, ponieważ tylko 1/4 tej opłaty powód jest zobowiązany uiścić i w razie wydania nakazu zapłaty, ten nakaz zapłaty jest natychmiast wykonalny. Korzyścią dla powoda z takiego procesu wekslowego jest oczywiście też ciężar dowodu. Ten ciężar spoczywa właśnie na pozwanym, a nie na powodzie, który udowadnia swoje roszczenie samym wekslem. I ostatnim zaletą procesu wekslowego jest to, o czym powiedziałem na koniec, czyli wydłużenie okresu przedawnienia roszczenia. Wydłużenie jakby w cudzysłowie oczywiście, bo to jest 3 lata, tak, to jest okres przedawnienia roszczenia ze stosunku wekslowego. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację pozwanego, no to tutaj ta sytuacja jest raczej niekorzystna, tak? Bo każda z tych zalet po stronie powoda to jest, znaczy każdej z tych zalet odpowiada pewna wada po stronie pozwanego. I tą wadą jest oczywiście to, że pozwany musi wnieść zarzuty od nakazu zapłaty, czyli środek takim, można powiedzieć, bardziej sformalizowany, musi zachować termin i tak dalej, a nie tak jak w zwykłym postępowaniu odpowiedź na pozew, chociaż tam też z reguły ma termin jest też wyznaczony, ale jakby te zarzuty są obwarowane dalszymi jeszcze wymogami formalnymi. Konieczność poniesienia opłaty od pozwu to jest kolejny minus jakby po stronie pozwanego, to znaczy on musi wyłożyć tą kwotę 3/4 opłaty od pozwu, chyba że jest konsumentem, wtedy maksymalnie 750 zł. I konieczność złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty w zarzutach od nakazu zapłaty, jeżeli nie chce, żeby ten nakaz został wyegzekwowany w trakcie procesu. No i największa wada procesu wekslowego dla pozwanego to jest oczywiście ciężar dowodu. Czyli pozwany musi wykazać to, że weksel został nieprawidłowo wypełniony, to znaczy na nieprawidłową kwotę. Czyli to nie powód musi wykazać, że jemu się należy ze stosunku podstawowego dochodzona kwota, tylko to pozwany musi wykazać, że powodowi ta kwota się nie należy. Jest odwrócony ciężar dowodu w stosunku do zasad ogólnych. Także to tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Dobrze, przejdę teraz do pytań. Postaram się na nie odpowiedzieć. Dobrze, to tak, czyli pytania. Ile spraw dotyczących weksla miał Pan w swojej praktyce zawodowej? No, tych spraw było sporo, myślę, że w setkach na pewno mogę to liczyć. W jakich sprawach najczęściej mamy do czynienia z wekslem? Instytucje finansowe, tak? To są te instytucje, które najczęściej posługują się tym zabezpieczeniem wekslowym, czyli właśnie banki. Przy okazji tak wszelkiego rodzaju kredytów te weksle są jak najbardziej ustanawiane. Firmy leasingowe też, pożyczki, także wszystkie takie umowy o funkcji kredytowej. Czy weksel można podrobić? Weksel oczywiście można podrobić, tak jak każdy dokument. Także zdarzają się też takie sytuacje, że weksel, to znaczy podrobić, myślę, że chodzi tutaj o ten podpis, tak, na wekslu. No to tak jak wspominałem, zdarzają się takie zarzuty i zdarzają się takie sytuacje, że ten weksel rzeczywiście jest podrobiony. Także on, tak jak każdy dokument, również może zostać podrobiony ten podpis, to znaczy może zostać po prostu nakreślony przez inną osobę, jak najbardziej się to zdarza. Czy postanowienie o oddaleniu wniosku o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty jest zaskarżalne? Tak, jak najbardziej to postanowienie jest zaskarżalne, więc można złożyć na nie zażalenie. Otrzymując nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, możemy od razu udać się do komornika, czy potrzebna jest klauzula, tak żeby komornik znał PESEL wierzyciela i dłużnika. Jeżeli mamy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, to i tak musimy zwrócić się o klauzulę wykonalności. To znaczy z samym nakazem zapłaty do komornika jeszcze nie możemy się udać. Składamy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i sąd nadaje tą klauzulę wykonalności. Przy czym różnica w stosunku do tej zwykłej jakby klauzuli wykonalności jest taka, że tam w treści jest wpisane, że ten nakaz zapłaty jest wykonalny jako natychmiast wykonalny właśnie, a nie jako prawomocny. Czyli tam w klauzuli się wpisuje jakby co jest podstawą do nadania klauzuli wykonalności i tam jest to uwidocznione. Czyli mając taki nakaz wiemy, czy on jest wykonalny, bo jest prawomocny, czy jest wykonalny, bo jest natychmiast właśnie wykonalny. Dobrze, pytań chyba tyle, więcej nie widzę, także bardzo Państwu dziękuję za uwagę i życzę Państwu dobrego wieczoru. Do widzenia.